i tym kamperem gdzieś Bieszczady. Bieszczady, no, ale Ja właśnie z ja tak. dzisiaj no, chciałabym powiedzieć, że dużo słońca na niebie, ale niestety tak się nie stanie, dlatego że chmury będą się wypiętrzać w ciągu dnia. No i pod wieczór, a w zasadzie już po południu, spodziewamy się bardzo groźnych burz. I MGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed tymi burzami. One będą ulewne, ale też gdzie niegdzie może pojawiać się grad. No i sporo wyładowań atmosferycznych przed nami. Szydłowiec będzie, ale nie wszędzie w naszym województwie tak będzie. Dlatego naprawdę uważajmy, uważajmy. Uważajmy i jeszcze raz uważajmy, ale za nami kolejne świetne zjawisko. Mieliście znowu zorze. Nie wierzcie, trzy na pięć w skali pięciostopniowej, więc jest to była to naprawdę duża burza, można powiedzieć magnetyczna. I dzięki temu mogliśmy obserwować zorze, zwłaszcza na północy, nasze rośliny mieszkańcom północy kraju, że mogliście zorze obserwować. Szczegóły. Aż się rozgadałam, ale teraz tak dużo dzieje się w przyrodzie, w pogodzie i w ogóle w tematach także około pogodowych, bo słuchajcie, z piątku na sobotę mieliśmy taką sytuację, że rakieta Falcon 9 na orbitę okołoziemską, oczywiście skierowała pierwszą i najbardziej zaawansowaną technologicznie satelitę wyprodukowaną w Polsce Eagle Eye. Ta satelita będzie robić naprawdę doskonałe zdjęcia satelitarne naszej Ziemi w bardzo, bardzo wysokiej rozdzielczości. Trzymamy kciuki, żeby ta operacja się powiodła. A tutaj, drodzy Państwo, już teraz co będzie działo się po... nigdzie-niegdzie. Jeszcze jutro w poniedziałek będą pojawiać się przelotne opady deszczu i jeszcze będzie pochmurno no, ten front chłodny, który teraz przechodzi przez nasz region, będzie te chmury jeszcze za sobą zostawiał, ale we wtorek już coraz więcej pogodnego nieba, coraz więcej słońca, nadal umiarkowane wartości na termometrach od 24.